Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play KO2 runda druga. Więc jej, jesteśmy... Oczywiście nie piszę nazwy poziomu, bo po co? Mam ostatnio problem ze słuchawkami, że przyłączyłem się na mono. Nie wiem czemu. A wiecie co to znaczy? To prawdopodobnie będę musiał sobie kupić nowe słuchawki. Będzie zarąbiście po prostu. Więc przez większość odcinka nie będę słyszał stereo. Ile jeszcze tych gwiazdek w ogóle mi brakuje? Jeszcze 41. Tak, ogólnie ten odcinek oglądacie, kiedy ja już wróciłem z Pixel Heaven. Ale po prostu ja go nagrywam w piątek. Gdyż jak wiecie, ja nagrywam sobie na zapas. I po prostu... Nagrywam to sobie w piątek, dzień przed Pixel Heaven, żebym po prostu założył się, że jak przyjadę, to nie będę chciał w ogóle nagrywać nic. Będę tak zmęczony prawdopodobnie. Na pewno coś z Pixel Heaven nagram. Nie jestem pewien, czy od razu to wrzucę, jak przyjadę, bo na pewno to się nie stanie, jak sądzę. Ale no jestem pewien, że coś nagrałem. Znaczy jest, no jestem pewien, bo tak sądzę na tą obecną chwilę. Może jestem tak pozytywnie nastawiony do tego. O. O. Teraz jeszcze ten. I pyk, dziękuję bardzo. Ojojoj. Swoją drogą, dowiedziałem się już tak na 100%, że jak zdobędziecie wszystkie tam gwiazdki, to będziecie mieli nieskończoną liczbę bumerangów. Tak sprawdziłem to, hakując grę. I nie można się dostać w żaden sposób wcześniej, nie dając bossmanowi 3000 monet. W sensie na przykład skacząc z tamtej lampy, o której mówiłem. Swoją drogą, tamta lampa w Mrocznych Dokach jest tylko na wersji PC-towej. Bo chciałem sobie poćwiczyć i zobaczyć, czy ona jest na wersji PSP. Patrzę. I no w sensie no, chciałem sobie popróbować tam wskoczyć i skrócić grę o kompletnie wszystko. Patrzę, a tam no nic praktycznie. No, praktycznie. Tam nie ma żadnej lampy. No dobra. Włączam sobie wersję GameCube'ową. Patrzę. Tam też nie ma tej lampy. Takie defa. Swoją drogą, oby te dwie wersje nie mają oficjalnej wersji polskiej. Ale jak się okazuje, zostały usunięte wersje polskie z Challengers i KO2 na GameCube'a. Co jest dziwne. W zasadzie... O, przepraszam. W zasadzie nie... Chyba nawet nie ma żadnej gry z językiem polskim na GameCube'a. Teraz próbuję sobie jakiś tytuł przypomnieć, który miałby polską wersję. Ale no, tak nic mi nie przychodzi do głowy. A fanowskie tłumaczenia się nie liczą. Dla tych, którzy mnie zaraz mogą zlinczować. O, monety. Ja tam chcę. Hello. Huh. Zbieraj ryby, dzięki nim będę mógł lecieć bez odpoczynku. O, w mordę. Dobre to. A tak naprawdę to ten odpoczynek jest mu potrzebny, tylko po prostu to daje nam kolejne 5 machnięć. Taki oszust jeden. Wow. Okej. Okay. GG. Dobra, wszystkie monety stąd pozbierane. Okej, okay, tu chyba nic nie ma z tego co widzę. Tak, nic nie ma.
Dziękuję. I uff. Dobra, kolejna wyspa. Nice! Próbuję starać się być jakiś tutaj energiczny i tak dalej. Nie żebym to robił na wymuszenie, bo nie robię. Bo dopiero co wróciłem z wycieczki i po prostu muszę nagrać. Znaczy nie, że tak się aż zmuszam do tego, bo muszę, bo tak. Po prostu chcę nagrać, ale jakoś nie mam zbytnio siły, by nagrywać jakoś tak energicznie, czy coś w tym stylu. Więc no, próbuję. Akurat to jest jedna rzecz, jaką teraz próbuję wymusić. Nie wiem, czy to się sprawdzi. Mam jeszcze dwa nagrania dzisiaj do zrobienia. Bo w niedzielę nagrywam 3, czyli Ratchet Gladiator, SA2 i... Co tam jeszcze nagrywam? I Spyro 3. Swoją drogą, ci co Kangur Kakao oglądają, to czy chcielibyście jakąś, nie wiem, nową serię w piątek? Ponieważ livestreamy ukończ... po prostu zawieszam na jakiś czas. Potoczy się kamień, który rozbije drzwi do tajemnego tunelu. Aby osiągnął swój cel, musisz dostatecznie szybko przebiegnąć przez kręgi. Dobra. Więc czy chcielibyście jakąś serię w piątek? Bo to by było... no dla mnie dosyć takie ważne, bo... wtedy ta pustka w piątek mogłaby być jakoś zapchana. A przyznam, że na bardzo bym chciał to zrobić. Bo... po prostu... ja bym chciał filmy codziennie nagrywać, a ten film... zastępował live Sonic 25 lub wcześniej PS Piątek. Jako już warunków do livestreamu nie mam jak na razie, to postanowiłem, że może jakąś byście serię chcieli. Może bym jak z jakąś serią, którą po prostu odkładam, dać właśnie w ten piątek. Hurra! Udało się! Jej. Dzici. Ciekawe, czy mogę to naławić. Nie mogę! Okej. Ale udało się. Za pierwszym razem. Na 100%, dziękuję. Kurde! Napiję się tutaj herbatki, żeby się trochę ożywić. Tym razem niestety nie mam z mlekiem. Mleka zabrakło. Lel. Co mam tu zrobić? No założę się, że pewnie dostać się do wyjścia, ale... to byłoby zbyt proste. Ja nie lubię, jak coś jest zbyt proste. Nie lubię, kiedy coś jest zbyt łatwe, a ewentualnie zbyt trudne też. Dobra. Wow! Jezu, nie straszcie. Coś było. Pyk, dziękuję. Tu? Jest! Nie, nie. Nie, 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 nie. Dziękuję, Kao. Jesteś super duper. Czekam na Kao 4. Z okazji tego, że udało ci się nie zginąć. Jak ostatnia... nie wiem. Jak ostatni kangur, o. Dobra, gdzie jestem? W jakiejś... jaskini. Znowu te susie, te Illuminati. Easy. Już tak bardzo się przyzwyczaiłem do sterowania w tej grze, że... lel. Powiedział, po czym zaraz zginę. Do it! Dziękuję.
To nie ten guzik. A no to. Ha. Dziękuję. Teraz przydałoby się życie w sumie. Bo checkpoint! Dobra. Just die! Nice. Przyjechał nasz kumpel pelikan. I odlatujemy z nim znowu. Jej! Serio? Gwiazdki jakieś nie zdobyłem? A wszystkie dukaty zdobyłem. Nie no, świetnie. Wulkan. Zaraz wejdziesz do piramidy, na końcu której ukryty jest skarb. Zdobądź go, to będziesz mógł przekupić Bosmana. Musisz jednak iść sam. Ja za bardzo boję się ciemności. Serio? Serio? To najgorsza wymówka, jaką słyszałem w tej grze. Po prostu najgorsza wymówka. Nie, stary, pomogłem ci uciec z wulkanu, chociaż mogłem zginąć i przypalić sobie dupę, ale nie pomogę ci, bo się boję ciemności. No ja nie mogę. Ja też się boję ciemności, ja to rozumiem. Znaczy nie aż tak bardzo, ale... No powiedzmy, że w jakimś tam stopniu się boję. No ale... No proszę was. Okej, tutaj są jakieś wynże. Zaraz ci... Okej, zabiję kogoś nieumyślnie. To było w samoobronie. O, mój kumpel, ten, skorpion. On mnie zatruje. No nie było. Proszę to. Dziękuję. Czemu tu jest ta skrzynia? Aha! Takie buty. Nie no, spoko. Proszę to. Taki feature fajny. GG. Dobra, i teraz będziemy mogli... To jest... nie wiem, czy ona była już wcześniej, ale to jest skrzynka, którą możemy przesuwać. Przez co, de facto, możemy przeskoczyć dzięki niej. Nad tymi promieniami. I byk! Oła. O, nie. Nie ze mną takie numery. Ja dużo się w Sonika nagrałem, żeby takie triki na mnie działały. Co to jest? Otwórz się. Co ja patrzę? Chyba tu mam iść. Jak sądzę. Czuję się teraz jak w Indianie, jak Indiana Jones, że... Łoż ty w mordę, ale okej. Okay. Że nie mogę znaleźć po prostu wyjścia znikąd. Nie. Jedyne co, czego nie mogę do teraz ogarnąć, to który przycisk odpowiada za jaki atak. To jest jedna rzecz, jaka mi się, bo na serio, na różnych wersjach tej gry różne są przyciski. Dobra, tutaj. Jej. Ten, dzwoneczek. Zapomniałem, jak to się nazywa. Nie pierwszy raz, swoją drogą. Zapomniałem, jak coś się nazywa. Aha, ja tu mam tak spamować, żeby to się... Dobra, spokojnie. GG. Znowu dzwoneczek. Co tak często te dzwoneczki? Okej, okay, tam... Znowu do mnie strzelają, ale ja się nie dam.
co się ma dziać, to się nie przestanie dziać, co? Czy jakoś tak, ale... Ty, to jest jakiś troll chyba. On jakiś duży i chyba zapuścił brodę bardziej. Jak to będzie uczekanym przy czymkolwiek. Nie no, świetnie, lawa, sarąbiście po prostu. 10 na 10, IGN po prostu. Uciekanie przed lawą, jakież to oryginalne. Nie no, po prostu świetnie, ja tu w depresję wpadnę. Taką, że ja nie mogę, kurde. No jeszcze tylko 8 gwiazdek, jeszcze tylko 8 takich małych gwiazdek. Let's just say that this... Co? Ja nie mam w ogóle szansy się przygotować, no w sumie mógłbym zapauzować, ale... Ale nie. Wtedy psuję akcję, kurde. Ale spoko, jakoś się to uda, bo uciekamy przed kulą z lawy. Po pierwsze kula, kolejna bardzo oryginalna rzecz. Po drugie lawa. Po trzecie lawa tak szybko się nie rozpływa. Jeżeli tak, to mogę nazwać. Okej. Spoko. Teraz tylko nie zginąć. Gwiazdka dogonnie. Jestem tak szybki, że nawet gwiazda nie może mnie dogonić. Okej. Dobra, jest! GG! I teraz mi jeszcze powiedzcie, że ja ominąłem jakiś przycisk. Ale kolejny ziomuś, krasnolud. Pewnie ziomek kolejny śnieżki. Kurde, aż tak daleko dolatują te? Nie, oczywiście, że nie. Po co? No zabił mnie, no po prostu mnie zabił. Herbatka dopita. Już tak na 100%. Jest okej. Poza tym, że mam słuchawki mono, ale dobra. Już nie będę się nad tym rozwodził. Strefa! Danke. Dobra, to poproszę. Też poproszę, to też poproszę. Oj, to dziękuję bardzo za to. Hao. Znam tego gościa. Kojarzę gościa o imieniu Hao. Co kojarzy, to może się nic nie zrobić. A i tak się nic nie stanie przez to. Nie, to wcale nie była moja parodia tych, którzy za łapki obiecują coś. Jest! Finally! Nareszcie! Nareszcie upgrade toczenia. Jest, no i świetnie, kurde. A i tak będę zbierał te gwiazdki, żeby zobaczyć. Świetnie! Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Wow, co się nazywa Reflex? Możesz toczyć się do woli. Jej, mogę się staczać do woli. Zarąbiście, o tym zawsze marzyłem. W całej mojej karierze. Żeby móc się staczać tyle, ile dusza zapragnie. Ale dokończając. Będę się starał wszystkie te gwiazdki zbierać, to znaczy jeszcze 50 dodatkowych, żeby zobaczyć ten upgrade bumerangów. Bo szczerze powiedziawszy, kogo odblokowałem na PSP. Poza tym... Gdzie indziej? Bo nie byłem pewien, czy to za 50 gwiazdek, czy za
300, czy zostaje ten ostateczny, ostatni upgrade. Ale no jak widać, chyba tak. Dobra, tu nie przejdę w żaden sposób, więc chyba muszę iść tu. Lawa. Rayman 2. Po prostu pełną parą. Jeszcze powiedzcie mi, że ta lawa się będzie unosić. To Rayman 3 i 2 pełną parą. Goddammit. Ale swoją drogą to niezłą strefę można zakładać przeciwnikom. Patrzcie. Pyk. 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 Dziękuję. No hit challenge! Z tym upgrade'em to ja na taki challenge mogę przystąpić. Nie żeby coś. W ogóle co to robi? Oż ty mały. Chono tu. Aha. On nie przyjdzie, bo jest tchórzem. Tchórz. Nie przyjdziesz tu, bo jesteś tchórzem. Taki kozak. Taki kozak. Dobra. Mam cię gdzieś. Kurde, jest strasznie gorąco, nie chce mi się otwierać okna. To nuczuć, po prostu. No, aby przesunąć ramię, użyj przycisku w kierunku. Naciśnij przycisk akcji w celu wyłowienia części skarbu. GG. Fajna minigierka w sumie. Nie pamiętam, czy była w Challengers, ale... Holy heck moly. Aha, ja jestem dopiero tutaj, świetnie. Nie, no po prostu zarąbiście. 10 na 10. Dobra, to ja się po prostu nie będę z tym pierdzielił, tylko idę od razu tam, gdzie mam iść. Czyli tu. Goddammit, pęki są takie wnerwiające. Jak ja nie cierpię tych pająków! Dawaj, teraz znowu tylko strefę założyć. Goddammit. Pyk, pyk, pyk. Dziękuję. Easy. Poproszę dzwoneczek. W sumie to ja nie wiem nawet, czy był tam dzwoneczek jakiś. Czyli muszę uważać, żeby nie podnieść te jakieś bomby czy coś, czy Bóg wie co to było. Więc muszę patrzeć co robię. Czyli innymi słowem, muszę myśleć. Boli niestety. To mnie boli, myślenie boli. Ale czasem jest satysfakcjonujące. Albo ja już tu mam nadmiar skarbu po prostu. Nie. Nie. Gimme. 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 Of more. Gdybym mógł tego więcej nazbierać. Kurde, ale to było fajne. Jesteś wspaniały! Zdobyłeś skarb! Teraz możesz przekupić Bosmana, strażnika w ciemnych dokach. Powodzenia! Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy! Nie, stary, po prostu umrę. Na koniec gry, wiesz? W sumie... to mógłbym powrócić do portu i zapłacić Bosmanowi, ale no... dobra, następny poziom. Mam cię, złodziejaszku!
Skarb należy do mnie. Nie myśl, że uda ci się z nim uciec. Brać go i posiekać na kawałeczki. Jakby powiedział poćwiartować, to by to brzmiało bardziej przekonująco, jak na moje. W sumie nie pamiętam, jak ta walka się odbywała, w sensie co trzeba było robić. Dobra. Nie żeby stać. Chociaż... Nie, to jest życie po prostu. Co jest? Trzeba po prostu, mam, nie wiem, wyspę tam sama zatopić? No i nic się tu nie dzieje, o co chodzi? Aha! Hono co, przystajniaszku. Hono co. Aha, dobra. Dobra. Now I get it. Nie! Serio? You're kidding me, right? Ej, zaraz, zaraz, czy ja przypadkiem nie jestem przy tym porcie teraz? Serio? Ale ja pierdzielę. Dobra, to teraz rozumiem logikę tych dziur. Spoko, przypomniałem sobie. Mógłbym je pan nie godzić z pałą w ręku. Bo tak trochę niebrzydko to wygląda, przyznam. Nieładnie jest gonić dziecko z pałą w ręku. Dobra. No ja sobie tutaj, jak najdalej. Halo? Jak ty przeżyłeś? Dobra, chodź tu. Okej. Teraz trzeba uważać, żeby jeszcze tam nie wpaść. No, przyznam, że to może być trudne. O nie, parotki. God damn it! Parotki! O. God damn it. Ale nie, ten upgrade strasznie pomaga. GG. Aha, no i wersji na PS2 tego nie ma, ale to praktycznie ta sama wersja co GameCube'owa. Dobra, teraz chodź tu. Hono tu! Andale, andale, andale! Chyba on może z tego uciec. Nie no, ale raz już ten przerywnik widzieliśmy, już mogą sobie darować go. Ja sobie życie trochę wezmę. No czemu nie? No i oczywiście ich skopię dupsko. W sensie, że mógłbym takie kółeczka robić i byłoby okej. Mogą mnie panowie z pomreku nie gonić. Bardzo bym prosił o to. Bo gdzie jest ten ostatni? Co mnie bardzo interesowało. A tu jest, okej. Hono tu. Halo. A za halo mordę walą. No i GG. Wygraliśmy. A pirata nie wzięli, haha! Dzieci, nigdy nie piraćcie gier. Bo tak skończycie. Aaa, to zapłynie na kłodzie. Nice! Dobrze.
Zdzieraj się! Ma kasę? Wyobraź sobie, mięśniaku, że mam. Proszę, tu są pieniądze. Czas rozprawić się z Hunterem. Ale to niestety, ludzie, już będzie w następnym odcinku. Wejdziemy sobie tylko do opuszczonego miasta. Ale to tyle. Powrót do portu. Ale to tyle, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i oczywiście w następnym tygodniu już będzie prawdopodobnie finał Kangurka KO 2, a jeżeli nie, to za 2 tygodnie. No i co? Chyba się po prostu pożegnam, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!